stosowana. Tutaj po części jara, tak, bo azot poszedł nasz, natomiast z tej strony, po prawej stronie Remigiusza, po lewej Państwa stronie mamy tylko i wyłącznie technologię jara od A do Z, czyli NPEC, nasz Viking 14-14-21 jako nośnik fosforu. Okłamałabym nie do końca, ponieważ tutaj firma Kali również, ponieważ miesiąc przed sadzeniem ziemniaków szła sól potasowa, tak? Czyli my tutaj mamy tą formę chlorkową, ta sól potasowa jako wypełnienie tego naszego Wikinga. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nośnik azotu, to mamy tutaj sulfan, czyli połączenie azotu z siarką. Uważamy, że siarka jest bardzo potrzebna w każdej roślinie, również w ziemniakach, w szczególności jeżeli idziemy na soli chlorkowej, a nie na siarczanie, tak, potasu. Dodatkowo dwukrotnie już tutaj szło nawożenie dolistne. Jest to nawożenie dolistne Yara Vita Combifos. Pierwszy raz w fazie haczykowania, drugi raz około 10 dni później. I pójdzie jeszcze trzeci raz po kwitnieniu. I to jest jedyny przykład, w którym pozwalamy sobie i pozwalamy rolnikom, zalecamy rolnikom stosowanie kombifosu po kwitnieniu. Dlaczego? Dlatego, że to są ziemniaki skrobiowe i ten kombifos po kwitnieniu będzie wpływał na zwiększenie skrobi i suchej masy. Dwa-trzy tygodnie temu, szanowna komisja w postaci mojej i tutaj pana redaktora, pojawiliśmy się na polu, pobraliśmy próby liści, ale próby liści kontrola plus nasz wariant, czyli wariant Yary. Te próby zostały wysłane, to był ten trzeci, pierwszy rozwinięty w pełni liść. Zostały wysłane do Pocklington, do naszej jednostki w Anglii, gdzie zostały przebadane. No i generalnie powiem tylko tyle, że całe spektrum składników pokarmowych, odżywienie roślinne, i powiem tylko tyle, że tutaj Remig widział te wyniki. Generalnie wyglądało tak, że w wariancie z Yara to dwukrotnie było lepsze odżywienie danymi składnikami, niezależnie czy to było mikro czy makro. Tak to się wtedy kształtowało. Ten lubofos, który był zastosowany, to było 3,5-7,25 skład. I forma bezchlorkowa. I forma bezchlorkowa. A za dwa tygodnie po oprysku, tak? Liści, czy... To była przed opryskiem drugim, czyli przed kwitnieniem. To był tak, no... Przed samym kwitnieniem. Ale kontrola pobierana ta tutaj z lubofosu, nie? To były tylko te. Nie z nawozów dolistnych? Nie, nie. Tylko z lubofosu. Nawozów dolistnych nie, tylko tutaj to, nie było to naszą pobierane. Działkę. Także tylko, no tyle. Taka informacja. Jaków też by warto było wejść na górkę, bo tutaj też ten dołek jest mylący. Widzimy zresztą po intensywności kwitnienia. Te ziemniaki, te krzaki wyglądają tam zdecydowanie inaczej niż tutaj z brzegu. Natomiast no w tym roku widać, że musiała być przekropna wiosna, bo te rośliny wyglądają bardzo dobrze jak na tą kategorię agronomiczną gleby. Bo myślę, że to jest tak zwany suchy piach. Nie? Czyli na dzień dzisiejszy wygląda fantastycznie, ale z tego co moglibyśmy sobie życzyć, to tylko opadów, żeby to zawiązywanie bólów teraz mogłoby wystąpić bardziej intensywnie, i to wykształcenie, bo tak naprawdę dzisiaj wygląda dobrze, jeśli ta pogoda się dalej utrzyma jeszcze z dwa tygodnie, no to żal będzie, że te rośliny pójdą troszeczkę ku dołowi i też to zawiązywanie będzie słabsze i to wykształcenie w tym pierwszym okresie. Generalnie widzimy taką glebę, która jest bardzo słaba, która mówią, że nadaje się pod ziemniaki, ale dobrze wiemy, że na takiej glebie, jeśli nie sprzyjają nam warunki pogodowe, czyli opady, jesteśmy w stanie osiągać co najwyżej te średnie plony krajowe, które niestety kształtują się poniżej bardzo często 20 ton. Natomiast żeby osiągać takie plony, które pana by tutaj zadowoliły, ja myślę, że tych opadów jak tutaj będzie, to jesteśmy w stanie takie plony tutaj spokojnie na tej glebie osiągać, ale jeśli będzie tutaj reżim wodny, no to niestety trzeba będzie to przyjąć i się pogodzić z tym, że te plony będą niższe. Mimo że dzisiaj te rośliny wyglądają dobrze, a wręcz bardzo dobrze, no ale wszystko przed nami. Te technologie są w nawożeniu rzędowym. Rzędowo stosowany był fosfor neomonu, to jest rzędowo, mam na myśli mineralny. No dobrze, no, ale jeśli mówimy tutaj o technologii według firmy jednej, drugiej czy trzeciej, no to fosfora neomonu szedł na całe pole nie, równo? Nie. No właśnie, tutaj trzeba też rozróżnić, bo jeśli mówimy o nawozie typu, nie wiem, z Lubonia, a Yara, no to jeden i drugi będzie zastosowany rzędowo i myślę, że powinny być różnice. Nie wiem, czy są, ale przynajmniej teoretycznie powinny te różnice. W podsiewaczu wystąpić. Był lubofos na kontroli, w Yarze Yara Milakor, no. Adobie płynny nawóz. Ale też rzędowo. Też rzędowo? Też rzędowo, bo się o tym zmierzam. A w kalinzalce fosfora na monu. Żeby to było porównywalne, to musiały wszystkie te technologie iść rzędowo, no bo nie możemy porównywać technologii siewu rzutowego z rzędowym, bo to by się mijało z celem.
jeśli one szły wszystkie rzędowo, no to w tym momencie możemy wejść w kukurydzę i spróbować porównać. Ale porównać te same odmiany, bo to jest ważne. Tutaj nie, koniecznie, odmiany, koniecznie, żeby ta sama odmiana była. No i nie ma co porównywać. Odmian jest, odmian, tak już wcześniej kiedyś wspominaliśmy, jest wiele odmian, ale w każdej technologii jest ta sama, zawsze wspólna jedna odmiana, jest to odmiana Laurent.